Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy trochę o Dixie i Noah. Wiem, pewnie nie spodziewaliście się takiego tytułu. Ja sama też się zdziwiłam, gdy się o tym wszystkim dowiedziałam, ale well, poszła taka plota w internet, także zaraz Wam pokażę, skąd to się w ogóle wzięło i czy to jest prawda? Ale zanim, to dziękuję bardzo tej osobie za aktywność na moim profilu na Instagramie. Pozdrawiam Cię. A jeśli chodzi o moje konto, to znajdziecie je w opisie i tam będziecie na bieżąco z wszystkim. Okej, także jak wiecie lub nie, związek Dixie i Noah miał wiele zawirowań. Co tutaj dużo mówić. Wiele osób uważało, że tam, wiecie, niby Dixie wcale tak nie kocha Noah, że Noah to się zawsze bardziej stara i widać, że darzy szczerym uczuciem Dixie, a Dixie to tak... Ale tym razem nie do końca o to chodzi. Pokażę Wam może najpierw TikToka, także zobaczcie tego TikToka. Tutaj mamy Dixie i Noah. Dixie pokazuje na swój brzuch. TikTok jest też podpisany Baby i ludzie mieli takie wait, to podpis Baby, Dixie pokazuje na brzuch, czy ona ma baby w brzuchu? O co chodzi? Jeszcze te komentarze, bo to też jest ciekawe, też Wam przeczytam. Charlie będzie szczęśliwą ciocią chyba. Ona będzie... I tutaj emotka ciężarnej. A to ten komentarz najlepszy. Czy wiecie, że baby po angielsku może znaczyć też kochanie? No właśnie, tutaj ludzie zbyt szybko stwierdzili, że ciąża, w ogóle wiecie. Zero zastanowienia się nad tą sprawą, tylko ciąża. Niekoniecznie, w sumie to, jeśli mam być szczera, to nie wydaje mi się. Myślę, że w ten sposób by tego nie ogłosili. Prędzej to, nie wiem, jakiś test ciążowy czy coś takiego by pokazali, a nie, że brzuch i że napis baby, tym bardziej... że jeszcze gdyby ten brzuch rzeczywiście był takim ciążowym brzuchem i było wiadomo, że chodzi o baby, ale brzuch zdecydowanie nie jest brzuchem ciążowym. Chciałam tylko coś sprostować, bo też jakby wiadomo, że na początku ciąży brzuch też nie jest taki duży, ale chodziło mi o to, że jednak wydaje mi się, że gdyby mieli poprzez pokazanie brzucha pokazać, że Dixie jest w ciąży, to byłby on jednak wyraźnie większy i taki wyraźnie ciążowy, a nie taki płaski, no bo Dixie ma płaski brzuch, tak, więc no, tak tylko sprostować chciałam. I tak samo żaden komentarz, który miał w swojej zawartości coś o ciąży, coś takiego, nie był zalajkowany przez Noah, raczej inne takie komentarze były przez niego lajkowane, więc to też może oznaczać, że nie, to nie chodzi o to, że... jest w ciąży Dixie. No także to tyle, jeśli chodzi o tego TikToka, ale teraz przejdźmy do następnego, a w następnym już tutaj trochę też uczestniczy Trisha Paytas. Tak! Mówiłam o niej jakieś 2 filmiki temu. Mówiłam, Trisha będzie Trishą i tak właśnie jest, ale mówię tutaj o TikToku, w którym jest taki trend teraz generalnie, gdzie mówicie, podaję telefon osobie, która jest najśmieszniejsza z wszystkich. Podajecie telefon tej osobie i ta osoba nawet nie wie, co tam wcześniej powiedziałaś. Ta osoba mówi, podaję telefon komuś tam. I potem dalej się tak podaje ten telefon. Tylko że w tym przypadku sam Noah i Dixie zagrali w tą grę, więc sobie na zmianę podawali ten telefon. Zaczęła Dixie i mówi, daję telefon... Nie, zaczął Noah. Zaczął Noah jednak. Podaję telefon do mojej pięknej i najwspanialszej dziewczyny. Potem Dixie mówi, daję telefon mojemu super hot chłopakowi. Potem Noah mówi, daję telefon jedynej dziewczynie oprócz mamy i siostry, bez której nie mogę żyć. No i potem tutaj Trisha przejęła telefon niby. No oczywiście wiadomo, to ten filmik był cały Dixie i Noah, ale ona zrobiła tak jakby duet do tego filmiku i tam mówiła, podaję telefon mojej ulubionej gwieździe pop, dziewczynie Noah, również znanej jako siostra Charlie. Trisha, czy to było konieczne? Wiadomo, że właśnie na początku, pamiętacie pewnie, większość z Was pamięta te czasy, jak właśnie Dixie nazywano siostrą Charlie i Dixie bardzo tego nie lubiła, no bo Dixie to jest Dixie, a nie siostra Charlie. Jest własną osobą, więc czemu cały czas była, wiecie, do Charlie dopinana, podpinana. No i tutaj Trisha po prostu znowu przywraca ten niemiły dla Dixie zwrot, bo zawsze jak właśnie tak ją nazywali Dixie, to ona miała takie... No i tutaj też dziewczyna Noah, siostra Charlie, tak po prostu na złość jej chciała zrobić. No ale tam potem Dixie przejęła telefon i mówi: daję telefon osobie, która jest bardzo śmieszną dziewczyną. No i potem znowu tam Trisha przejęła telefon i mówi, podaję telefon osobie, która zasługuje na więcej niż udawany, fałszywy związek dla wyświetleń na TikToku. To właśnie dlatego jesteś bardzo, bardzo smutna. Tutaj nawiązała do tej piosenki. One day, I was really sad. Pamiętacie pewnie tę piosenkę? Dlatego byłaś bardzo, bardzo smutna i nigdy nie będziesz szczęśliwa, patrząc na twoją muzykę. To nie moje słowa, nie atakujcie mnie. No to jak nie twoje słowa, jak ty je wypowiedziałaś. Okej, może ktoś je wymyślił, ale ty je wypowiedziałaś, więc zgadzasz się z nimi? Co innego, wiecie co, tak krytykować czyjeś zachowanie, które jest ewidentnie złe, a co innego nabijać się z kogoś po prostu bez powodu, tylko po to, żeby kogoś wnerwić, wkurzyć i nabić sobie wyświetlenia. A w tym przypadku Trisha właśnie mam wrażenie, że tak zrobiła, bo no to po prostu obraża Dixie, obraża jej muzykę. Serio, jeżeli się nie podoba jej muzyka, to jej nie słuchaj i w sumie to tyle. I też Trisha jej nie zna osobiście, więc nie ma prawa stwierdzić, to dlatego jesteś taka bardzo smutna. Twoja muzyka jest beznadziejna. Dobra, nie powiedziała, że beznadziejna, ale że nigdy więcej nie będziesz szczęśliwa patrząc na jej muzykę i że jest siostrą Charlie, coś takiego jakby. Okej, jest siostrą Charlie, ale tutaj Trisha specjalnie to powiedziała, żeby jej zrobić na złość i to jest w tym złe. Ale pomijając kwestię Trishy, która zawsze się w coś musi wplątać, to właśnie też ludzie zauważyli, że na tym TikToku Noah mówił właśnie takie rzeczy, że Dixie, wiecie, że to jest jak brakujący puzzle w jego życiu, że wiecie, że tak dopełnia go. Jezu, już mi w gardle zasło. Że nie może bez niej żyć, że bardzo, no takie bardzo głębokie komplementy jej dawał. Natomiast Dixie nie... Dixie właśnie trochę na śmiesznie robiła to, czasami coś tam powiedziała, jak miłego, no to tam, że jest on super hot, ale to takie, no w porównaniu do tych komplementów, no to takie level niżej trochę były te komplementy, ale też jakby każdy jest inny, więc nie każdy tak okazuje bardzo swoje uczucia publicznie, wiecie o co chodzi, że nie każdy po prostu ma potrzebę mówienia takich rzeczy. Może Dixie po prostu taka jest, tak mi się wydaje, ale przeczytam wam komentarze ludzi, jak oni to widzieli. Ona dosłownie go nie lubi. To naprawdę smutne. Gdyby cringe był parą. Nie mogę na to patrzeć. To pewnie też no, single pisali w większości. Nigdy bardziej nie nienawidziłam jakiegoś filmiku. Nie, to jest wstyd. Well, w sumie niektórym komentarzom się nie dziwię, bo rzeczywiście po tym filmiku widać właśnie, że Dixie ma taki troszeczkę większy dystans do Noah, ale też nie oceniajmy może czyjegoś związku na podstawie minutowego filmiku, bo to nie ma sensu też, nie wiemy jak to wygląda poza kamerami, nie wiem jak to wygląda w kulisach, może jest... Pewnie nawet jest o wiele lepiej, bo tak to nie widzę sensu, czemu Noah na przykład miałby być z Dixie, gdyby nie było dobrze między nimi, tak samo Dixie z Noah, prawda? Bo to w dwie strony działa. No tutaj rozumiem też, ludzie się martwią o Noah, że nie wiem, że Dixie wcale go nie kocha i że on się, nie wiem, marnuje, whatever, ale to jego życie, jego decyzje, więc może tak naprawdę jest między nim a Dixie dobrze, ale no też, no mówię, w pewnym sensie nie dziwię się ludziom, że tak to odbierają, bo troszeczkę tak to wygląda, jeśli chodzi o tą kwestię publiczną ich związku. Ale dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo w sumie jestem ciekawa i czy wy też myśleliście, że Dixie jest w ciąży, czy nie? Jakoś te plotki z ciążą jakoś są takie popularne, często ludzie to piszą, albo najgorzej jak ktoś na przykład przypije troszeczkę, albo po prostu trochę komuś brzuch wystaje i zaraz o, ciąża! Serio. To tyle jeśli chodzi o ten filmik. Jeśli wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Jeśli że tego nie robicie, a dużo procent ludzi tego nie robi. Życzę wam miłego dnia. Zapraszam na Instagrama, tam będziecie na bieżąco z wszystkim. I tak, żegnam się z wami. Miłego dnia. Pa, pa.